Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, Boże, jak tam w tle się strzelają. Dzisiaj czas na ostatnią misję drukarni, a przedostatnią w grze. Tak, moi drodzy, to już przedostatnia misja. Jak widzicie, ja już mam motor, bo wiem, że do tej misji będzie potrzebny. Najlepszym rozwiązaniem będzie motor i zobaczcie, na czym ta misja będzie polegać. W obronie własności. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. Okej, jak widzicie, moi drodzy, mafiozi ściągają haracz z twoich biznesów. Znajdź ich i zabij. Okej. Dobra. Tak jak mówiłem, moi drodzy. Oj, dlatego chciałem wziąć motor. A gdzie on w ogóle pojechał, ten ziomuś? Do doków. Bo z motora można strzelać od razu, moi drodzy. To też o to mi właśnie chodzi. Nie musimy patrzeć. Mafia jest w stoczni. Już do nich jadę. Gnoje. O Boże. Serio? Uderzyli mnie? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wstawaj tam, wstawaj, wstawaj. O, wychamy. Okej, ale to chyba nie koniec misji, nie? Gdzie oni są? O kurde! Okej, dalej, moi drodzy. Jeszcze następni są. Gdzie teraz? Tam. U góry, downtown. Co nie chcą tam ukraść? Też tam nie ma żadnej nieruchomości. Ole mi życia zabrali, kurde. Czekajcie, moi drodzy, gdzie oni jadą? Nie wiem. Do Kaufmana? Tak, chyba do Kaufmana. Nie, o Jezus. Kurde, minęliśmy się z nimi. Gdzie oni jadą wtedy? Okej. Fuck. Myślałem, że ich dorwę. Gdzie oni jadą? Okej, jeszcze. Dobra. Gdzie teraz? O kurde. Aż tam. Fuck, to co, do studia filmowego jadą? Jezu. Czekajcie, do studia chyba. Nie. Tu jadą. Gdzie oni pojechali? Okej, jadą tu. Kurde, nie trafiłem. O Boże, jak oni zapieprzają. O Boże, nie! Fuck! Jakim cudem ja ich tam nie trafiłem? Ja pieprzę, naprawdę? Czekajcie, gdzie oni jadą? Oni jadą chyba do salonu, cholera!
Nie, no, szok! Ja pieprzę. Kurde, gdzie teraz pojadą? Czekajcie, moi drodzy. Czekajcie, tędy jadą. No jak ja w nich nie trafiam? Ja tego nie rozumiem. Kurde, tamtych tak ładnie ściągnąłem. Nie! Ja pieprzę. Nie wiem, z ile oni mogą nieruchomości zdjąć ten haracz, moi drodzy. Z wszystkich chyba nie. Gdzie oni teraz do klubu Malibu chyba jadą. Tak. Jezu, no jak ja się wywalam, to jest jakaś masakra. Nie wiem, nie potrafię na tych motorach jeździć. Kurde, ta pierwsza... Ja pieprzę, no. Każde jakieś spotkanie z czymś, to jest... Mafia jest w klubie Malibu. Dobra, moi drodzy. Nie wiem, czy jak oni ściągną teraz haracz, to już po misji mamy. Mafia opuszcza klub Malibu. Kurde, minąłem się z hamami. Okej, udało się. Oż cholera, 30 tysięcy. Powiem wam, że ci ostatni to byli masakryczni. Ja się tak obijałem. Ale udało się. Widzicie, moi drodzy? Kurde, udało się. Nie wiem, ja mogłem jakoś ich trafić z tego motoru. Ta pierwsza dwójka poszła całkiem sprawnie. A ci mi dosyć uciekali, cholerka. Cholercia. Ale udało się, moi drodzy. To tyle. To były misje dla drukarni. Jak widzieliście, ta misja może być całkiem problematyczna. Nie wiem, ile oni tych haraczy by musieli ściągnąć. Ściągnęli mi chyba z trzech bodajże nieruchomości, o ile dobrze policzyłem. Nie wiem, z ilu. Czekajcie, bo dzwoni telefon. Okej, moi drodzy, i właśnie był telefon do finałowej misji, że mają problem i mamy przyjeżdżać jak najszybciej, moi drodzy. I tu się zrobiło to V. Nie wiem, czym ono się nałożyło na siebie, tak jakby dwa były. Tak czy siak, moi drodzy, w następnym odcinku czeka nas finała misja. Rozprawimy się z mafią. O ile uda nam się, ale oczywiście musi nam się udać, bo skoro chcemy skończyć grę, to musimy się z nimi rozprawić. No i to będzie wszystko, więc finał. Finał tej zacnej gry, zacnej postaci, bo Tom jest, że tak powiem, bardzo fajną postacią. Ale żeby nam się to udało, to musimy oczywiście to zrobić, a ten finał wcale łatwy nie jest, moi drodzy. Ja muszę się trochę na niego wyposażyć, wziąć same najlepsze bronie i wtedy sobie do tego podejdziemy. A w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia i cześć!